Witajcie na kanale Serie Zdarzeń, podcast kryminalny. Przychodzę do Was z kolejną sprawą ze Świdnicy na Dolnym Śląsku. Na informacje o tych wydarzeniach natknęłam się całkiem przypadkiem, bo przy okazji przygotowywania odcinka o pedofilu Henryku Z., który również pochodził z tej miejscowości. Zbigniew Czajka to zwyrodnialec, o którym dziś opowiem. Historia jest bardzo brutalna, więc możesz pominąć ten odcinek. Mężczyzna był w nieformalnym związku z Jadwigą W. Oboje zamieszkiwali w Świdnicy, w jednej z kamienic przy ulicy Trybunalskiej. Zbigniew miał córkę z poprzedniego małżeństwa. Dziewczynka urodziła się w latach 60. Najprawdopodobniej nie uczestniczył w wychowywaniu dziecka. 2 kwietnia 1978 roku był dniem ciepłym. Na podwórku bawiły się dzieci, a wśród nich 5-letnia Inga. Potocznie można powiedzieć, że bawiła się pod oknami. Nie wiem jak u Was, ale u mnie zawsze mama powtarzała, że mam bawić się pod oknami, a nie gdzieś tam chodzić daleko. Około godziny 20 na komisariat milicji zgłosiła się Jagusława G. Była to mama wspomnianej 5-latki. Kobieta była przerażona, ponieważ jej córka nie wróciła z podwórka do domu, a także nie mogła jej nigdzie znaleźć. Takie sytuacje nigdy wcześniej się nie zdarzały. Rozpoczęły się zatem poszukiwania. Sąsiadka Jagusławy wskazywała, że Zbigniew Czajka mówił, iż widział dziecko na klatce schodowej w kamienicy około godziny 18. Inga miała wracać wówczas do swojego domu. Przeczesywano okolice i sprawdzano, czy Inga nie siedzi u kogoś na ogródku, czy może się gdzieś przewróciła i nie jest w stanie dojść do domu. Niestety na tamten czas nie było żadnego śladu po dziewczynce. Około godziny 23 tego samego dnia funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej wraz z Jagusławą G. zapukali do drzwi mieszkania Czajki i jego konkubiny. Zapytany o to, kiedy ostatni raz widział dziecko, odpowiedział, że widział ją około godziny 18 na klatce schodowej, jak wracała do domu. Milicjanci weszli do mieszkania Czajki, w którym odcięto dopływ energii elektrycznej, więc było tam dość ciemno. Po niezbyt dokładnym sprawdzeniu lokalu, funkcjonariusze wyszli nie zauważając niczego podejrzanego. Dopiero na drugi dzień na miejsce została wysłana ekipa operacyjna Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej. Śledczy rozmawiali z dziećmi, które bawiły się z Ingą dzień wcześniej. Jej rówieśnicy powiedzieli, że widzieli, jak Inga szła z widocznie pijanym już Zbigniewem. Funkcjonariusze udali się ponownie do jego mieszkania, jednak była tam tylko Jadwiga. Zauważyli coś niepokojącego. W łazience i w pokoju były widoczne ślady zwęglonej tkaniny. Pytali Jadwigę o Czajkę i o zaginione dziecko. Ta z początku nic nie mówiła, ale w końcu pękła i zaprowadziła śledczych do piwnicy. Tam w starym wiklinowym koszu leżały zakrwawione worki, a w nich niestety zwłoki zaginionej 5-latki. Zabezpieczono to miejsce, a Czajkę zatrzymano niedługo później w oddalonym o około 25 km Wałbrzychu. Przebywał u matki swojej konkubiny. W dniu, kiedy doszło do tych okropnych zdarzeń, Czajka pił od samego rana. Do godziny 17 spożył sporo alkoholu. Gdy zabrakło mu trunków, wyszedł z domu w celu ich zdobycia. Gdy wracał, na klatce schodowej spotkał Ingę. Dziewczynka zapytała go, czy jest u niego Andrzej, syn jego partnerki. Był to chłopiec, z którym bardzo często się bawiła. Zbigniew skłamał, że Andrzejek jest w domu. W rzeczywistości przebywał u swojej babci w Wałbrzychu. Nieświadoma 5-latka ufnie poszła z Czajką do jego mieszkania. Gdy tylko znaleźli się w środku, zamknął drzwi na klucz i rzucił się na dziewczynkę. Rozebrał ją, a gdy ta krzyczała, przykrył jej głowę kołdrą. Z powodu małych rozmiarów dziecka nie udało mu się spełnić swoich chorych zamiarów za pierwszym razem. Ale w końcu zrobił to, czego chciał. Po gwałcie postanowił zamordować płaczącą z bólu dziewczynkę. Bał się, że poskarży się rodzicom. Przyniósł więc młotek i dwukrotnie z dużą siłą uderzył ją nim w głowę. Ciało Ingi przeniósł do łazienki, gdzie wsunął je pod wannę. Następnie starym ręcznikiem starł niezbyt dokładnie plamy krwi na podłodze. Umył ręce i wrócił do pokoju, gdzie położył się na tapczanie, paląc papierosa. Po chwili wstał, pozbierał ubranka i misia dziewczynki i wszystko rzucił na podłogę za szafą.
Zauważył też, że spod wanny sączy się krew. Wziął więc worki, które służyły do przynoszenia opału z piwnicy i włożył tam ciało dziecka. Ponownie wsunął je pod wannę i poszedł spać. Gdy się obudził, zauważył, że w mieszkaniu jest już jego konkubina. Podniósł się i powiedział: Jadziu, co ja narobiłem? Zgwałciłem i zabiłem Ingę. Kobieta nie chciała mu uwierzyć, jednak ten nakazał jej pójście do łazienki i sprawdzenie tego, co znajduje się pod wanną. Gdy już przekonała się, że jej partner rzeczywiście dopuścił się takiego okropnego czynu, zapytała, dlaczego to zrobił. Ten nie potrafił jej odpowiedzieć na to pytanie. Jadwiga, zamiast potępić Czajkę, położyła się obok niego na tapczanie. Zbigniew po chwili udał się do łazienki za potrzebą. Tam zauważył, że worek się rusza, a z niego wydobywają się ciche jęki dziecka. Przyniósł bandaż i miał zamiar udusić dającą jeszcze oznaki życia Ingę. Wyciągnął ją z worka i na jej szyi zacisnął pętlę. Następnie, używając starych rajtusków Andrzejka, przewiązał nimi usta dziewczynki. Ponownie włożył dziecko do worka i wsunął całość pod wannę. To, co tam ukrył, zasłonił metalową balią. Jadwiga nie zawiadomiła policji, zamiast tego pomagała partnerowi w zacieraniu śladów. Spalili ciuchy Ingi w piecu kaflowym, wrzucili tam też jej pluszowego misia. Razem znieśli zwłoki do piwnicy, gdzie je ukryli. W trakcie śledztwa Czajka opowiedział wszystko, co zrobił. Podczas wizji lokalnej zademonstrował na lalce wszystkie okropne czynności, których dopuścił się wobec Ingi. Pan Kazimierz, który miał wówczas 7 lat i wracał z mamą ze szkoły obok budynku, w którym doszło do tragedii, wspomina, że jak była wizja lokalna tam na miejscu z tym Czajką, to ludzie stali na zewnątrz i go chcieli zlinczować. Policja opóźniała jego wyjście stamtąd. Czekali na posiłki, bo bali się, że dojdzie do samosądu. Wyjaśnienia pedofila były bardzo szczegółowe. Opowiadał o wszystkim bez emocji. Mówił: po odbyciu stosunku, kiedy Inga jeszcze płakała, lewą ręką zacząłem dusić ją za szyję. Wtedy krew pociekła jej z ust i nosa i zakrwawiła mi ręce. W chwili obecnej nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego to zrobiłem. Ja bardzo lubię dzieci. Stwierdził, że ostatnio z Jadwigą rzadko uprawiał seks, bo nie odczuwał z tego przyjemności, choć z natury ma bardzo duży popęd seksualny. Nie miałem jeszcze w swoim życiu kobiety, która by mnie seksualnie zadowoliła. Zawsze bardziej byłem zadowolony z bicia konia niż ze stosunku seksualnego z kobietą. Podczas procesu powiedział także, że pociąg seksualny do dzieci zaczął czuć pod koniec lat 60., gdy jego żona urodziła córkę. Od tego czasu prześladowała go myśl, aby, cytuję, spróbować z dziewczynką. Jak zapewniał, nigdy jednak nie skrzywdził swojego dziecka. Biegli stwierdzili, że Zbigniew Czajka, mimo upojenia alkoholowego, miał w czasie popełniania zarzucanych mu czynów zachowaną zdolność rozumienia ich i pokierowania swoim postępowaniem. W opinii psychologicznej napisano: Czajka jest osobnikiem prymitywnym, w uczuciach egoistycznym, łatwo poddającym się skrajności od miłości do nienawiści. Wymiar sprawiedliwości zadziałał bardzo szybko. Dowody nie pozostawiały wątpliwości co do winy Zbigniewa. Sam zresztą przyznał się do tego, co zrobił. Odmówił składania wyjaśnień przed sądem, stwierdzając, że jemu wszystko jedno i nie wie, dlaczego tak postąpił. 5 września 1978 roku potwór ze Świdnicy został skazany przez Sąd Wojewódzki na karę śmierci. Orzeczono również utratę praw publicznych na zawsze. Jadwiga, która pomagała mu w ukryciu zwłok Ingi i udawała współczucie wobec matki, została skazana na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności. W tym przypadku według mnie jest to bardzo niska kara. Myślę, że gdyby kobieta odpowiednio zareagowała w chwili, gdy zobaczyła zwłoki dziecka w łazience, dziewczynka miałaby jeszcze szansę na przeżycie. Przecież później Czajka musiał ją dobić, bo zauważył ruchy dziecka. Początkowo Czajką kierowała chęć zaspokojenia popędu płciowego, do czego dążył w sposób konsekwentny. Płacz oraz krzyki cierpiącego dziecka nie wzbudziły w nim żadnych emocji. Wobec bezbronnej istoty dopuścił się makabrycznych czynów.
Inga znała go i z zaufaniem poszła z nim do mieszkania. Chciała pobawić się z Andrzejkiem, synem jego konkubiny. Pewnie w głowie już miała wizję wspólnych zabaw, jednak zamiast beztroskich chwil spotkało ją coś, czego nie można sobie nawet wyobrazić. Sędzia nie miał wątpliwości, że skazany za tak ohydną zbrodnię potwór nie rokuje żadnych szans na resocjalizację, dlatego w grę wchodziła tylko jedna słuszna kara, jaką była kara śmierci. Ta zbrodnia wstrząsnęła wówczas całym regionem. Na spokojnej ulicy Trybunalskiej doszło do tak makabrycznej zbrodni. Wszyscy byli bardzo poruszeni i współczuli dziewczynce oraz jej rodzicom, którzy wychowywali wspólnie trójkę dzieci. Inga była najmłodsza. Tamtego dnia dziewczynka wyszła pobawić się na sąsiednie podwórko, zaraz obok swojej kamienicy. To miał być dzień jak każdy inny. Miała wrócić do domu, zjeść kolację, zapewne wykąpać się i wtulona w misia pójść spać. Jej króciutkie życie zostało niestety brutalnie przerwane. Opowiadając tę historię, bardzo mocno przeżywałam to wszystko. To, przez co przeszła Inga, to koszmar, jakiego nie życzę nikomu. Rodzina zamordowanej dziewczynki również przeżywała coś, czego nawet nie można nazwać. Ta bezsilność, że już nie można nic zrobić, że ich ukochana Inga nie wróci, nie zaśmieje się, nie będzie bawić się z innymi dziećmi. Nie chcę wyobrażać sobie nawet tego bólu. Tym smutnym podsumowaniem żegnam się z wami. Uważajcie na siebie i swoich bliskich. Jeżeli widzicie coś niepokojącego, reagujcie. Dzwońcie po pomoc, na policję. Nie bądźmy obojętni. Na tym świecie zbyt dużo jest krzywd i smutku. Nie pozwalajmy na więcej.